Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie haul z Faberlic. Mam tutaj zamówienie, pokażę Wam. Jest bardzo ciężkie. Nie jest może tego aż tak bardzo dużo, ale są tutaj no, większe takie produkty, które są też cięższe przez to. Ja sobie tylko rozcięłam karton, więc będę tutaj jak leci wyciągać. I teraz na sam początek mam tutaj dwa spryskiwacze, bo tak można właśnie osobno sobie zakupić do chemii. Raczej do chemii to tylko jest, takie spryskiwacze. Jeden dla mnie, jeden dla mojej cioci. Także zaczęliśmy od takich leciutkich tutaj rzeczy, które były na samym wierzchu. Następnie dla mnie jest taka szczoteczka, która jak widzicie ma czarne włosie, w którym jest warstwa węglowa, jak tutaj jest to z tyłu ładnie opisane. Warstwę węglową zawierają tutaj te włoski w tej szczoteczce, więc to jest dla mnie. Następne tutaj dwie takie same rzeczy. Tutaj znowu jest pełno woreczków, wszystko popakowane. Ja te woreczki zostawiam. Dużo je wykorzystuję, jak coś komuś przekazuję, na przykład czy te zamówienia, czy coś tam innego. Nie wyrzucam tego, więc no nie idą one na zmarnowanie, tylko jeszcze je używam. Następnie mam dwa opakowania skoncentrowanego środka do odkamieniania czajników i ekspresów. I ja już to miałam, naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj cztery takie ampułki, jak widzicie. Do jednorazowego użytku jedna ampułka, chyba że jest naprawdę znacznie większy kamień, to można wlać oczywiście dwie. Ja to używałam, mi się to sprawdza, więc zamówiłam sobie i jedno dla mojej mamy. Dalej. Następnie tutaj mam chyba większość rzeczy. Wiecie co, może wyjmę sobie to, co jest najcięższe. Bo tutaj jeszcze widzę katalogi i jest tu coś jeszcze. Dobra, odłożę ten karton, bo tu mam trochę mało miejsca przed sobą. Może jeszcze pokażę Wam na szybcika katalogi, jakie są. Wzięłam dwa, dokupiłam. Jeden jest zawsze do zamówienia. Tym razem mamy z takim tutaj panem, przystojniakiem, katalogi i widzę tutaj mamy jakiś nowy perfum, albo to może nie jest nowy. Desperado się nazywa. Pan tutaj ma z tyłu takiego konia, więc fajny. Fajna okładka. Znacznie bardziej mi się podoba jak ta poprzednia, powiem szczerze. Bardzo taka fajna jest, męska. I przechodzę do tej siateczki, którą mam najbliżej. Zamówiłam chyba po raz drugi albo trzeci te żele do toalet. To jest 5 w jednym o zapachu cytrynowym. Do czyszczenia toalet to są żele. Ten akurat... Właściwie dwa są. Dla mojej cioci, jest bardzo zadowolona i kupiła dla swojej córki i dla babci, żeby również sobie mogli przetestować. Ja też używam tych żeli do toalet i jestem zadowolona, ale że jeszcze mam, to na razie nie zamawiałam. I tutaj widzę pierwszy bubelek, znaczy nie może bubelek, ale źle zabezpieczone, rozlało się. Jest to taki skoncentrowany środek, właściwie żel do prania tkanin ciemnych. Tyle tu jeszcze rozczytałam, ale tak pamiętam. Mam takie po prostu ulubione spodnie, które już od prania straciły trochę kolor i są szare powoli. Właściwie może z dwie pary bym znalazła, jakieś tam bluzki. I to przywraca jakby kolor. Widziałam testy na grupie mojej kuzynki, że ktoś wyprał spodnie, akurat tam były, czarne, które już właśnie się poszarzały. I ten środek przywrócił im taką, wiecie, głęboką czerń. Więc dlatego sobie też to zamówiłam. Ten woreczek będzie do wyrzucenia, więc to jest porozlewane, no niestety. I tutaj, kurczę, muszę rozerwać, bo tak mam zapakowane z taśmą. Tutaj mam, już Wam pokazuję, taki płyn do czyszczenia piekarników i kuchenek. Ja również go mam. Korzystałam z niego dosłownie dopiero raz, bo ja zawsze mam, wiecie, zaraz wszystko czyszczę, jak coś chlapnie, więc no mam w pogotowiu, ale tak jak wtedy czyściłam, to również mi się sprawdził. Tutaj kolejną rzeczą jest uniwersalny środek do czyszczenia łazienek i on ponoć świetnie się sprawdza, jak jest kamień w łazience. Ja to zamówiłam do mojej mamy, bo troszeczkę tam za bardzo woda jest twarda, nie ma uzdatniacza tego do wody, żeby wsypywać sól, więc do tego kupiłam, żeby łatwiej było, tu trochę będzie trzeba chyba
przygiąć to, jakoś włożyć albo przyciąć. Do tego właśnie kupiłam ten spryskiwacz, żeby spryskać tą baterię, która jest pod prysznicem, tam gdzie jest ten kamień. I to niby musuje ten kamień i wytwarza taka piana na tym kamieniu i tak to niby fajnie działa, ale jest to uniwersalne, więc podejrzewam, że płytki na przykład w tym łazience również będę mogła wyczyścić, to znaczy moja mama. Bo ja też mam w sumie płytki u siebie pod prysznicem, wiadomo. Ale nie mam tego środka. Zobacz, jak się mamie sprawdzi. Ja z racji tego, że niedawno się wprowadziłam, wszystko mam jeszcze czyste, lśniące i wiecie, nie mam kamienia, ale myślę, że też kupię. I tutaj w tym worku już jest dużo rzeczy. To jest ostatni worek, ale jest naprawdę sporo. Będę leciała po kolei. Pierwsza rzecz, która jest tak ładnie tu zapakowana, to jest, słuchajcie, balsam tlenowy. To jest hit. I mogę Wam już tu powiedzieć, że to jest hit. Dzisiaj mamy, jak to nagrywam, środę. W piątek jestem ciamajdą, miałam długie, piękne, czerwone paznokcie, wsiadając do samochodu, nie trafiłam w klamkę i tym paluszkiem. Tak przyrżnęłam, że odpadł mi paznokieć, pękło mi tutaj pod paznokciem praktycznie do mięsa, wiem, że to nieapetycznie może brzmi, ale strasznie sączyło mi z tego palca, to było w piątek, w sobotę bolało, w niedzielę aż rwało dosłownie, był opuchnięty, nie wiedziałam za bardzo, co mam zrobić, oczywiście odkażałam to i tak dalej, ale moja kuzynka dała mi próbki i między innymi w tych próbkach był właśnie ten balsam tlenowy i posmarowałam sobie nim 3 razy w niedzielę, w poniedziałek było już super, a we wtorek paznokcie zmyłam, pomalowałam. Nie mam żadnej rany, nic mnie nie boli, nie jest opuchnięty, palec jest normalny, co dla mnie jest wow. Dlatego zamówiłam sobie właśnie ten balsam, żeby mieć taką rzecz w domu. To jest taka tubeczka. Przeczytam Wam jeszcze... myślałam, że tutaj jest po polsku, ale tutaj nie ma, co on ma za zadanie. Ale on właśnie ma pomagać w jakichś takich urazach, o potarciach, podrażnieniach. Tu mam tylko napisane, co to jest i sposób użycia. No sposób użycia wiadomo, że trzeba posmarować tam, gdzie boli, gdzie jest przetarte, więc taki balsam. Próbka mi się świetnie sprawdziła, więc zamówiłam sobie cały, żeby w pogotowiu mieć. Następna rzecz, jaka tutaj jest, to widzę, że mam tutaj próbeczkę. Wzięłam sobie próbeczkę kolejną pomadki i wzięłam taki kolor nude, taki brązik. Może otworzę, zawsze wącham, pokażę Wam, jak ten kolor... To jest taka pomadka bardziej nawilżająca. Ja takie wolę niż te maty. Taki kolorek, tak trochę wpada, widzę, w róż. No zobaczymy. Na razie usta mam pomalowane, więc nie będę go teraz próbować. Następna rzecz, tak jak jest na paznokciach, kolejny lakier wzięłam, bo ten jest też z Fabernic. Mam właśnie z tej linii w takich złotych opakowaniach 2 kolorki. Wzięłam sobie trzeci. On jest w takiej czarnej, matowej buteleczce i tym razem wzięłam sobie chyba biała róża, kolor się nazywał, a zresztą tu chyba jest napisane. Odcień tak, biała róża, więc wzięłam sobie taki piękny, jasny kolorek. On nie jest biały, on jest taki bardzo jasno-beżowy, byłam ciekawa, jak będzie wyglądał na moich paznokciach, więc myślę, że przy następnym malowaniu na pewno nim pomaluję paznokcie, to będzie kolejny lakier w kolekcji i będę go testowała. Jeżeli ktoś chciałby numerek, to jest 7525. Następnie mam perfumowany żel pod prysznic. Ponoć miał pachnąć obłędnie. Zaraz Wam powiem szczerze, czy według mojego nosa to jest obłędny zapach, czy wpadnie w mój gust. O! No fajny, taki świeży jest. Kojarzy mi się z tymi tutaj takimi kwiatkami, taka świeżość, taka elegancja, taka lekkość. Opakowanie też jest białe, jak widzicie. Także będę się na pewno w nim kąpać. Perfumowany żel pod prysznic. Także tak. Następnie jest witaminowy żel pod prysznic Porzeczka i Jerzyna. To wzięła sobie moja ciocia. A że była promocja, że przy zakupie 2 po prostu cena jest niższa, to ja wzięłam jeszcze witaminowy żel Żurawina i Poziomka, więc 2 takie żele. Jak możecie zauważyć, to jest bardzo gęste. Niczym po prostu kisiel. Zobaczcie, jak ten bąbel w środku powoli idzie do góry. No. To nie jest woda, to jest naprawdę bardzo gęsty żel. Widzicie, widzicie. Także super. Nie wiem, czy będę ja się w nim kąpać, bo chyba jeszcze jeden czeka w kolejce, czy może będzie w rozdaniu. Jeden do rozdania chyba dla Was też już mam.
Także wszystko czeka, tylko muszą być jakieś nowe, wiecie, rekordy subskrypcji, to rozdania będą. Niedużo brakuje do 1500, w tej chwili jak nagrywam ten haul, nie wiem kiedy go wrzucę, więc myślę, że na 1500 będzie jakieś małe rozdanko. Kolejna rzecz jest to coś dla mojego męża i jest to żel pod prysznic do włosów i ciała. Teraz powącham. Jak to pachnie? A, taki psikus jest zalepiony, więc już nie będę mojemu mężowi otwierać. Niech ma tą przyjemność, sobie sam sprawdzi. I do tego niestety też nie powącham, ale to jest, jak widzicie, jedna linia, jedna seria. Pianka do golenia. Gdzie mam jeszcze piankę? No, pianki wiadomo, że nie powącham. Ale tak. Dwie rzeczy dla mojego męża. Kolejna rzecz, z racji tego, że zakupy były dosyć spore, bo mam w promocji za 5, chyba 50, wybrać sobie żel pod prysznic, róża i fiołek. Zużyję, bo już mam do rozdań, więc chyba ja to... Ojeju, jak słodko pachnie, jak pięknie, jak prawdziwe wiśnie. Pytam, dla Was mam już, to nie będę, to już zostaje dla mnie. Jak już teraz to otworzyłam, to już będzie moje. No pięknie pachnie. Jak będzie może jeszcze promocja w tym katalogu i ruszą kolejne rozdania, będziecie chętni, to zamówię też dla Was, ale pachnie cudnie. I coś, co wpadło mi od razu w oko. Polecała to jedna z Was, teraz już w sumie nie pamiętam, która, ale zobaczcie, to też jest oczywiście gęste. Widzicie? Tamte chyba były bardziej, ale to też jest bardzo gęste. Kolejny mam tutaj, co się najbardziej na to skusiłam i najbardziej na niego czekałam. To mam tutaj żel pod prysznic, mięta i czekolada. Ten widzę, aż tak bardzo gęsty chyba nie jest. Chociaż nie, no też są. Ale tamte chyba te mniejsze były bardziej, wiecie? Albo już mi się wydaje. To jest taka bardziej konsystencja. Mam wrażenie, jakby tam była galaretka, ale to też jest zimne, bo to było w paczkomacie, więc może dlatego mi się tak wydaje. A zapach tego... Ojeju! Jak lody zgrycana. A nie, zgrycana? Chyba też są zgrycana miętowe. Ale też są chyba z... zielonej budki? I jeszcze z jakiejś. No idealnie jak te lody, które jadłam, więc identyko. Super. Wzięłam jeszcze jeden, bo się bałam. Znaczy nie wiem, czy to nie jest czasem końcówka serii, że to już wycofają, więc wzięłam sobie od razu dwa opakowania. No i dwie ostatnie. A jeszcze mi się, no dosyć duże te zakupy, jeszcze udało mi się zgarnąć jeden żel, więc mam dwa te żele antybakteryjne i ostatnie dwie rzeczy, no trochę tutaj tego jednak kupiłam. To również w promocji, były chyba za 10,50,
katalogu, już nie pamiętam. Tuszę do rzęs z silikonową szczoteczką. Ja tuszę kocham. Powiem Wam, że mam kilka w zapasie, no... Ja mam fioła na punkcie tuszy, to jest moja słabość. Uwielbiam mieć tusze, które pięknie rozdzielają rzęsy. I mają silikonowe szczoteczki, wydłużają, pogrubiają, więc dwa takie, takie tusze. Widać coś tam? Chyba coś tam widać. Odbija się ring z tyłu, bo mam odpalony. Ale taka, no taka maskara właściwie. Dwie. Jeżeli będzie mega, 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 może się z Wami podzielę. Dobra, kochani, to już wszystko. No zaszalałam trochę, powiem Wam. Ale cieszę się, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowych żeli. Uhu, mój mąż mi na pewno pomoże. Chociaż też tutaj dostał typowo męski, ale również takimi owocowymi się myje, no. Także dobra, kończę. Dziękuję wszystkim Wam za uwagę. Także trzymajcie się cieplutko. Napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście coś z tych produktów, czy któreś Was zainteresowały. Czy chcielibyście ewentualnie zobaczyć jakieś w akcji, czy tusz, czy lakier. Zresztą myślę, że jak będę miała paznokcie pomalowane, to będziecie widzieć. Ewentualnie no, nie będziecie wiedzieć, jaki mam tusz. Ale jeżeli coś by Was interesowało, coś chcielibyście więcej wiedzieć, to piszcie oczywiście komentarze. Kto chciałby przejrzeć katalog, oczywiście jest też w internecie. No i kto chce, nadal może dołączyć do naszej grupy na Facebooku, do naszej. No ja w niej jestem, ale to jest grupa mojej kuzynki. Czy odezwać się o link do grupy, czy do rejestracji, żeby sobie zerknąć w internecie katalog, to oczywiście to niczego nie zobowiązuje, zresztą ja już mówiłam w poprzednich filmikach, a wiem, że są osoby, które się skusiły, bo pisały to, pytały się mnie nawet o lakier, jedna osoba, bardzo serdecznie Cię kochana pozdrawiam i kończę już, jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytania, piszcie w komentarzach, albo na maila, albo na Instagramie, gdziekolwiek chcecie, ja Was pokieruję do mojej kuzynki, albo w opisie będą oczywiście linki. No. To trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.